Jeszcze raz zaatakowano. Fuck. Dobra, słuchajcie, pierwsze co? No, głoduje, kurwa. No chodź. Drogi Adamie. Jeszcze nie. Tych drobiazgów potrzebujemy. Przy 9. Skąd ja to niby mam, kurwa, wziąć? Tam nas zabiją. Ty, a właśnie, zobaczymy, może będziemy... Można ten most zrobić. Chuja. Papierosy lepszej jakości, okej. Kurwa, no szkoda mi tego. Nie. Wyjdź. Dziece puszka. Zmęczony. Głoduje. Może jak to zje, to będzie się poczuje troszeczkę lepiej, co? Bardzo głodny. Zrób. Zero stopni, ja pierdolę, musi mu być zimno. 5. Potrzebujemy wody. Kurwa, też wody nie mamy, ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, koniec dnia. To idziemy tam, nie? To jest, kurwa, ciekawe. Części niewiele, wszystko niewiele. Dobra, wiecie co? Weźmy może... broń. No kurwa, łopaty nie mamy. No a teraz to już jest dupa blada, tak? Dobra. Idziemy. Ten facet ma... może wiedzieć, gdzie jest Amelka. A to tu chyba, kurwa, musimy być naprawdę cicho. Dobra, super, kurwa. Tu jest mało? Jakie mało? Te opisy są, słuchajcie, coś nie tego jest. Słuchajcie, może dalej już nie będziemy szli, bo to tak naprawdę miejsca już nie mamy. Idzie przesłuchiwać.
poszedł. Kurwa, aż strach tam iść. Ale dobra, słuchajcie, mniej więcej wiemy co jak. Zanim tam pójdziemy, myślę, że chyba warto byłoby jeszcze się cofnąć, słuchajcie, i tą piłę zrobić i się tam przedostać. I może jakąś broń zrobić. Zobaczymy. Do wyjścia Ada. Jesteśmy blisko celu. To dobrze wróży. No dobra, słuchajcie, zimne dni minęły. Zimne dni minęły. To już możemy, słuchajcie. Słuchajcie, możliwość zrobienia piły. Piła się nam, słuchajcie, bardzo przyda. To i tak bez sensu. Jak zdążysz, to zdążysz, no co? Jest okej. Jest, słuchajcie, i piła. Okej. Piła. Zrób piłę. Chrzanić to. Tu jeszcze jedzenie jakieś mamy. Dobra, piła jest. A co on tutaj jeszcze ma, słuchajcie? Łom, siekiera albo ludzi. Aha, pistolet. Fajna sprawa, nie? To może być dobre. Bardzo głodny i bardzo zmęczony. Dobra. Chodź na górę. Teraz, słuchajcie, możemy się wrócić do tych poprzednich lokacji, pozbierać nam te wszystkie rzeczy. Mamy już piłę, więc jest szansa, że... Słuchajcie, damy radę. Kurwa, wody nie mamy. Ja pierdolę. Tragedia, co? Zjesz sobie taką kurczaka. Trudno. Nadal bardzo głodny. Tym to się możesz... No zresztą, dobra. Idziemy spać. Tak jest. Koniec dnia. I co? Teraz możemy, słuchajcie... Broni dużo. Bierzemy, słuchajcie, piłę. No właśnie. Idziemy zobaczyć, co? Sam jestem ogólnie bardzo ciekawy, czy teraz będziemy mogli tu wszystko już zrobić. Tutaj nikogo nie było. No właśnie. Super, kurwa. To mi się podoba. Kurwa. Masakra. Nie, naprawdę. Sprawdźmy tu, kurwa, wszystko. Jest do wyjścia. Dobra, chodźmy jeszcze na górę. Tam nic nie było chyba, nie? Ale może sprawdźmy. Tak dla pewności. Nie, kurwa. Do wyjścia. Boże, ale wtopa, nie?
Za bardzo głodny. Zmęczony. Słuchajcie, teraz może bym się wybrał jeszcze raz. Cholera, wiecie? Czy ten most tutaj jest możliwy do zrobienia, czy nie? Chyba nie. Chuja tam. Mostu nie mamy. I chyba mieć nie będziemy. Tak myślę. Ale dobra, słuchajcie, to może pójdźmy. Weźmy, chociaż ja nie wiem co, ale dobra. Idźmy może do innej lokacji, w której byliśmy. Przygotuj się. Co, ja już kurwa piły nie mam? No co ty gadasz? Co ty gadasz? Słuchajcie, ta piła to była chyba jednorazowego użytku, ale nawet tego nie sprawdziłem. Czemu ja tego nie sprawdziłem? Kurwa, ale jaka piła jest jednorazowego użytku? Chyba to jest jakaś, nie wiem, specjalna piła. Masakra. No kurwa, ale to nie pisze, że to jest jednorazowego użytku. Pierdole. Na wytrych? Chuj tam. No zrób, no. Kurwa. No dramat, nie? Tego też nie ma. Nie wiem, jakiś tam snajper go może postrzelił. Cholera go wie. Nasze rzeczy. Jest piła i mamy dwa wytrychy. Dobra. Dobra, wiesz co? Idźmy może spać. Tak będzie chyba, słuchajcie, zdecydowanie najlepiej. Ja sobie nie wyobrażam nie spać tyle dni i nocy i funkcjonować. No ale... No i chuj śpi. Słuchajcie, nie wiem co powiedzieć.
nie sądziłem, słuchajcie, że tak to się wszystko skończy. Naprawdę, nie? Za długo czekałem. Tak. Ewidentnie za długo czekałem. Słuchajcie, bardzo mnie kosi, żeby zacząć jeszcze raz, ale myślę sobie, że to chyba nie o to chodzi, prawda? Przechodzimy tą grę, tą przynajmniej grę raz i kończymy jak kończymy. Dopiero później się okazuje nagle, że to jednak wszystko robiliśmy za wolno. Nie byliśmy zbyt zdeterminowani. No, szkoda. Wielka szkoda, że Amelki nie odnaleźliśmy. Nigdy więcej już nie zobaczyliśmy sobie tego. Nie mogę wyobrazić, gdybym tak miałoby z moim synem. Nie wiem, co by było. No ale dobra, słuchajcie. To jest pierwsza historia dodatkowa. Takie małe DLC. Tam za śmieszne pieniądze, słuchajcie. Za prawie 6 zł czy 7. Czy warto? To takie pieniądze, tak, słuchajcie. Fajna rozgrywka. Troszeczkę nudno. Zdecydowanie lepsza jest ta podstawka, wersja podstawowa, ale to też nie jest złe. Czekam cały czas na kolejne historie. Zostały nam jeszcze dwie. Mam nadzieję, że będą bardziej rozbudowane. Będą jakieś rzeczy nowe. Dadzą nam ci producenci coś nowego. I jakąś fajną, słuchajcie, historię. To by było na tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o grę This War of Mine, Obietnica Ojca. Mam nadzieję, że wam się podobało. I tak sobie. Znaczy ogólnie zadowolenie i cena tej gry jak najbardziej, słuchajcie, jest na 10+. Za 6 zł historia, która trwała około 2-3 godzin, w zupełności, słuchajcie, wystarczyła. No i tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia i usłyszenia na moim kanale. Pozdrawiam. Pa, pa.